Nasze życie polega na uświadomieniu sobie. Uświadomiony problem przestaje być problemem. Tak jak my uświadamiamy sobie, dlaczego daliśmy się zaszczepawkować, co nam to dało, jakim uzyskaliśmy w ten sposób sukces jakiś, bo sukces jest to, że my uratowali nam to życie. Bo co? Uratowało nam to ciało. Nie uratowało nikomu ciała ani życie. Te szczepawki nie uratowały. Wręcz przeciwnie. Ania powiedziała wcześniej, że te szczepawki były niewiadomego pochodzenia. One były już 20 lat temu wiadomego pochodzenia. Już były tak przygotowane, tak przetestowane, tak przygotowane, że miały zrobić swoje działanie. Jednak dobrze jest, kiedy ludzie zaczęli się budzić. Jak zaczęli się ludzie budzić i zaczęli pytać, po co, dlaczego szczególnie bardzo duży dał tutaj efekt tego wojny ukraińskiej, że ludzie patrzą, że przecież Ukraińcy bez szczepienia, bez jakichś masek przekraczają granice tłumem, tysiącami i nie poumierali jeszcze. A nawet ze względów hygienicznych, bo przecież ja znam tą granicę i wiem, że tam nawet nie ma toalety na tej granicy. Jest toaleta jedna, męska, żeńska, to jak tutaj. I nic więcej nie ma. I tam kolejka jest, jak autobus przyjeżdża, taka kolejka, że ludzie zaraz lecą gdzieś tam za budynki i sikają tam, załatwiają się na ukraińskiej granicy. Ukraina nigdy nie była autonomią, która by dzisiaj rościła, że je była państwem jakim suwerennym. Nigdy czy... nie miała granic wyznaczonych, tak jak to jest zapisane. Ale ludzie nie są w stanie... Dokładnie, że nie jest to udokumentowane jej granica, nie jest żadna jakby taka historia. Ja tylko sprostuję, jeśli chodzi o szczepionki, że niewiadomego pochodzenia, to chodziło o to, że powstały na potrzeby tej sytuacji, powstały szybko Big Pharmy, które miały produkować do końca skład nigdy nie był znany, dlatego że oni eksperymentowali. Jeżeli się pierwsza tura, pierwsza jak wiadomo zawsze była tak, żeby zachęcić ludzi, więc się ludzie nic nie działo. Poszło o to pierwszy. Poszło placebo, bo o to chodziło, żeby ludzi przyciągnąć. Druga tura dali częściowo i sprawdzali, jak reagują społeczeństwa, jak ludzie reagują. I wtedy się dokłada różne komponenty i dlatego to możemy mówić o tym, że to są niewiadomego pochodzenia. A to, że było to bardzo dawno już przygotowane, to świadczy o tym to, że opakowania na szczepawki, na różnego rodzaju te produkty, które były używane, one były już z datą wsteczną 2014, 15, 17. Głupie formularze w samolocie były z 2017 roku i już przygotowane. A już 10 lat to szykowanie. Nawet wcześniej. Ale jeżeli chodzi o te, bo oni już chcieli te 10 lat wcześniej wprowadzić tę pierwszą pandemię, której się niestety nie udało. Dlatego dla każdego kraju, a szczególnie chodzi o te rdzenne narody, czyli te narody z tym pierwiastkiem boskim, tu chodzi o tą taką silną depopulację. I tu, w zależności od tego, jak to im schodziło, to oni przygotowywali różne warianty, czyli różne koktajle. Do dzisiaj trwają badania. W Niemczech już powstają instytuty, ośrodki, gdzie będą próbować wypłukiwać to, co tam jest. A co tam jest, oni też... To, co wypłukiwać, organizm sobie, proszę Państwa, poradzi sobie, jak alkoholik. Kiedyś zatruje się, to poradzi, narkoman też może detoksyzację przejść sobie na łonie natury i dojść do tego. Organizm potrafi się obronić, ale umysł, jeżeli będzie miał informacje, to takie informacje wysyła do tkanek, komórek, nerwów, do najdalszych zakątków ciała, że zostało to dokonane. Musimy do umysłu dotrzeć, żeby mówić, że to mogło być, ale w tej chwili kasujesz to i wyrzucasz i twój organizm w szybkim tempie będzie oczyszczał się z toksyn i wszystkich złogów, nieczystości i tak dalej, tych brudów i nazwać tutaj szczepienia.
będzie oczyszczał się. I wtedy, kiedy jesteście w transie, skupicie uwagę na przepływie energii. Ania będzie podchodziła i tak będzie kładła rękę tu na czubku głowy. Poczujecie takie ciepło. Jeżeli to ciepło poczujecie z energii, to ciepło pójdzie po wszystkich czakramach, meridianach, kanałach energetycznych, aż do kości ogonowej, aż do ziemi nawet. To ciepło przejdzie. Wtedy będzie dowód, że czakry ustawiły się na swoim miejscu. Poprzez energię, bo tylko energetycznie możemy to zrobić. Energia poziom mentalny pozwala nam zrównoważyć te stany. O, jeżeli będą te czakry, tutaj pójdzie energia od góry i poczujecie to jasne światło, znaczy, że dusza wróciła na swoje miejsce. Bo jeżeli ona jest przesunięta, to będziecie widzieli tylko ciemny kanał w głowie. Nie ma prześwitu od góry do dołu, czyli 7 tych czakr ma być prześwity. Ma przejść ta energia od góry. I wtedy tym sposobem można by było zrównoważyć tutaj naszą podświadomość z naszymi czakrami, które są za energetykę odpowiedzialne, a ciało dostaje na końcu, dostaje. I ciało wróci tak do normy, jeżeli tutaj system energetyczny zadziała. Bo jak nie zadziała, no to wtedy trzeba powtarzać, aż się odmieni to. Ja powiedziałem, że jeżeli chodzi o te grafeny oczyszczają się. Do roku czasu one sam organizm wyrzuci je z tego. One będą, jak będą powtarzane te szczepawki wielokrotnie, to te grafeny będą się dokładać, jak cegiełka będzie się dokładać i będą budowane te powiązanie pomiędzy prawą a lewą półkulą. Bo mózg, mamy jako umysł, jest mózg, ale mózg jest zbudowany z dwóch półkul, co on tworzy jeden mózg. Mamy dwa umysły. Mamy umysł świadomy, logiczny, analityczny, operacyjny, który nazywamy, ale to jest 3% tylko, 4%. Jak ktoś nam powiedział, że 5% to już Einstein nawet protestował, po co mi jest 5% potrzebne, jak resztę mam wyobraźnię. A co to nasza wyobraźnia? To nasza podświadomość, to jest dusza. Jakaś to nazwą, to jest dar Boga, z którym my przychodzimy, czyli nasza dusza to jest. I nasza dusza wie, po co tu przyszła. Ona nie przyszła tego doświadczyć tu, co jest dzisiaj na ziemi, po prostu ona jest. Ktoś mówi, nie ma przypadków. Ja też piszę w mojej książce, że nie ma przypadków. Że nie ma przypadków, że wszystko jest celem i zamiarem. W tej książce Hipnoza Świadoma, Nieświadoma, którą wziął kolega, to tam właśnie mówiliśmy o tym i książka jest właśnie o tym, że nie ma przypadku. Przeczytaj, Aniu, jak możesz tu szybciutko o tych przypadkach. Zapewniam Państwa, że nie ma przypadku, kiedy zamiar działania. Ale kiedy nie ma zamiaru, że nagle ja wchodzę tu i ktoś stoi za drzwiami i nagle zadziałało się. Proszę. Moja książka nie jest przypadkiem. Moje życie tu i teraz również nie jest przypadkiem. Ludzie, miejsca w tym życiu i moja rodzina również nie są przypadkiem. I to, że wy teraz trzymacie w swoich rękach moją książkę, nie jest przypadkiem. To, że czytając moje wywody filozoficzne, doświadczenia w pracy z podświadomością, zgadzacie się z tym lub też nie, również nie jest przypadkiem. Jak również nie jest przypadkiem, że sentencją wstępu do tej książki jest wiersz mojej nauczycielki polonistki, pedagog Felicji Wołyńskiej pod tytułem Psychoterapia, za co jej serdecznie dziękuję. Wszystko, co powstaje z jakiegoś powodu, według sztuki, jest najlepszym celem. I ten cel starałam się zachować w treści mojej książki, czyli jest to książka o nas, o naszej podświadomości, która nie zna przypadków ani też czasu i przestrzeni. Tam istnieje wszystko w idealnym porządku i założonym celu. W życiu duchowym zło nie istnieje, zło tkwi w materii. To, że nasze dusze są tu i teraz, na ziemi, istnieją w ciele materii, również nie jest przypadkiem. Jest to cel ducha z góry założony. Praw natury i Boga śmierci. To nie jest przypadkiem, że tu też jesteśmy, bo to jest nasz wybór. W 50% mamy od góry założony nasz wybór tu na ziemi. To nie jest przypadkiem, że ja się tu urodziłem, albo w tej rodzinie, w tym miejscu, w tym czasie i w tym wymiarze urodziłem się. Nawet pod, jak mówię, szczęśliwą gwiazdą, czyli znak zodiaku.
tu ma znaczenie, że ten znak daje nam siłę, determinację do działania lub nas spowalnia do tego, bo my jesteśmy duszą jakąś tam, która doświadczyła wiele innych rzeczy w poprzednich wcieleniach. Nic nie jest przypadkiem. Jest, może być wypadkiem. Kiedyś byłem BHP-owcem i zawsze mówiono, że wypadek jest to nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, kiedy zadziała czynnik zewnętrzny. Jedziemy samochodem i nagle, nie patrząc w lusterko, skręcamy, to wtedy nie jest to przypadek, jest to wypadek wtedy. Wypadek jest to, jest to coś, co, co się zdarzyło nagle, wywołane przyczyną zewnętrzną. Nawet były kiedyś 30 lat temu dyskusje, wtedy, czy zawał jest wypadkiem przy pracy. No, jeżeli uznano w końcu, że jeżeli dyrektor zachorował na zawał, to był wypadek, bo dyrektor żyje na wysokich obrotach, i ma problemy z przeżywaniem. Ale czy robotnik miał zawał, to nie uznano, że to wypadek jest. Dobra, to zostawiam, bo robotnik nie. Ale dyrektor miał prawo się denerwować, a robotnik nie miał prawa się denerwować. No była to sprawa dyskusyjna. Czyli ja chciałem tylko sprowadzić do tego, czy to, co jest, się dzieje w życiu tu naszym, czy to jest jakim zamiarem? Tak, jest to zamiarem. Skoro urodziliście się w tym czasie, w tym miejscu, w czasie apokalipsy, to znaczy, że wybraliście ten czas. To nie jest też przypadek. Wy chcieliście tu być na ziemi w tym czasie, a więc jeżeli chcieliście być, to macie coś robić, przyglądać i zmieniać to. Czyli wy macie coś też do zrobienia tutaj. Skoro zajmujecie się bioterapią, naturoterapią i tymi rzeczami naturalnymi, to nie możecie zachowywać się jak lekarze. Ubierać maski, do pacjenta rękawicy gumowe. Widziałem już takiego bioterapeuty, który takie sprzątaczki mają w ubikacjach, rękawice miał na sobie. Tutaj maskę miał, widziałem już takiego bioterapeuty. Zresztą kurs był dwa lata temu. Przyłbice jeszcze oprócz maski i tak dalej. I zastanawia się, czy to jest człowiek, który naturą się zajmuje. To nie jest, to jest sztuczny. To jest matryk, ten człowiek, który nie powinien nawet na ten, bo na kursie tutaj, który robiłem, byli ludzie w maskach. To chcę powiedzieć, ja interweniowałem. Dlaczego? Dostałem odpowiedź, dlatego że w telewizji o tym mówiono. Czyli ja pytałem, bo kiedyś pamiętam, kiedy pracowaliśmy zawodowo i jakieś były wytyczne z Ministerstwa Pracy czy z Ministerstwa tam Zdrowia, to dostawaliśmy dzienniki ustaw. I informowano i podpisałem, że ja taki dziennik dostałem. A dzisiaj mam dziennik telewizyjny oglądać, żebym ja zaliczył sobie dniówkę, że ja to oglądałem i mam zaliczone. A ja mogę być tym biednym, którego mi nie stać na telewizor, bo ja mam ważniejsze potrzeby jak telewizornia. Urządzać sobie, choć proszę Państwa, widziałem u ludzi nowobogackich telewizory w ubikacjach i wszędzie jeszcze w innych miejscach. On idzie do ubikacji, no dalej śledzi ten telewizor, czyli dalej koncentruje się. Tu był, siedział przed telewizorem i ta nić AK cały czas związana jest, tak jak macie smartfona. Tu dzieci koncentrują się na tym, no piękny ekran, akurat taki, który tutaj fajnie działa, bo to jest niebieski, błękitny, który przyciąga uwagę, ultrafioletowy. I teraz dziecko cały czas koncentruje się na tej grze, tymi oczkami i buduje tą nić AK, mentalną nić, buduje z tym tutaj, tak? I w tym czasie, jak już się do tego, dlatego tu mówiliśmy nawet tam rozmowę, że biofeedback pomaga ustawić fale mózgowe. Dzieci, które zmuszano do siedzenia przed telewizorem, przed komputerem, zmuszano, one cały czas śledzą ten, lepszy jest ten duży ekran jak ten malutki, bo ten malutki cały czas ma tutaj skupienie, zawężenie tego strumienia uwagi. No i teraz jak za jakiś czas zabiorą te smartfony dzieciom, to ta nić AK połączy się z G5. O, tu stoi G5 i już jest tam podłączenie, jesteśmy i będziemy odbierali informacje, które nam przekazują. I będziemy, tak jak tutaj w tym, te gry szczególnie, one bardzo mocno angażują dzieci.
i trzeba tutaj poprzez biofeedback doprowadzić do odbudowy fal mózgowych, bo dziecko, które cały czas ma smartfona, on jest w stanie teta, on dalej ten stan przedłuża, on nie wychodzi do stanu alfa i beta, tylko w stanie teta, czyli w stanie hipnozy, jest on chodzi. Mama mówi, zrób to, tak, tak. On odpowiada mamie i nawet nie rozumie, co mama, on tylko dla świętego spokoju mówi. Mówi, że on to tam odzywa się od czasu do czasu. Z automatu przyzwyczaja się i to jest niebezpieczne, bo te smartfony znikną z rynku. Będziemy mieli tylko G5, gdzie będziemy, to ta G5 oddziałuje nas na, tutaj na przesadkę mózgową, tak, tu jest przesadka, tu jest szyszynka, bo to są dwie półkule. Tak. I teraz to się mówi, przesadka mózgowa to jest trzecia, szósta czakra, dlatego tu mowa jest o szóstkach, że a odłączona zostanie siódma czakra, czyli ta duchowa, która związana jest z tym naszym kosmicznym tworem, który nazywamy wyższą jaźnią, bo tu jest ta jaźń, szyszynka łączy się z górą, z naszym wyższym ja, to jak odetnie się tu i tą tylko tę, to nie będzie połączenia z górą nas, ale jednak Bóg stworzył, tak już żyjmy, a my, a masoni chcą, żebyśmy żyli tu na ziemi, nie ma innego Boga poza mną, ja jestem Bogiem i oni. On jest tu Bogiem i on będzie dyktował. Na pewno jest Bogiem przez ten czas, kiedy my jesteśmy na ziemi, bo my tu żyjąc, nic nas nie ma tu naszego. Ani tyle za paznokciem, żeby można było pójść do, odejść z tym. Nic ze sobą nie weźmiemy. Jak mówię, oddaj ziemi co ziemskie, czyli ciało, oddaj panu co pańskie, czyli masonom, właścicielom, bo oni są właścicielami ziemi, taka jest prawda, bo oni tu mają tą ziemię, to nie my, bo my jesteśmy energią i oddaj Bogu co boskie jest, dusza boska jest, oddaję, czym jesteś tylko energią. Nie mamy ani po tym, kiedy odchodzimy w ten stan bardzo, to nie mamy, nawet duszy wtedy nie mamy, bo dusza jest tylko dyskietką, mówię, na której zapisuje się życie. Po śmierci ta dusza odłącza się stąd i odchodzi do góry, łączy się z wyższą jaźnią. I przez ten czas, kiedy my istniemy na górze, mamy rachunek sumienia. Mamy, możemy przeglądać swoją dyskietkę wielokrotnie ten film i jego weryfikować. Czy możemy wycinać tego filmu, tego nie chcę, tego. Albo wracam na ziemię i poprawię to, swój stosunek do ludzi. Nauczę się myśleć logicznie, kochać innych ludzi. Muszę się czegoś nauczyć. Każdy przychodzi tu na ziemię, żeby czegoś się nauczyć. Bo ziemia jest tym poligonem człowieka, jestem uniwersytetem, szkołą, gdzie my przychodzimy się uczyć. I my często, jeżeli oberwiemy w życiu, to tak jak dzieci w szkole się zrobią, ojeju, dwóje dostałem, ojeju, jakie to będzie straszne. Znaczy ja, tyle lat do tyłu, może Kasia też pamięta tamte, to nawet niektórzy popełniali samobójstwa, bo złe wyniki mieli w szkole. Ja miałem takich, że tam kolega popełnił samobójstwo, bo on nie to nie przeżył, ale złe wyniki miał, jakie on nie mógł tego przeżyć. Ambicja go zjadła i popełnił samobójstwo. Nie potrafił przejść do codziennego życia i powiedzieć sobie, Boże, to jest tylko dwóje jest, to czy ja tą dwóje poprawić mogę. A czyli dzisiaj ktoś pamięta tą dwóje ze szkoły? Nie, dzisiaj nie pamiętam, ale niektórzy pamiętają, oj pamiętają, są tak pamiętliwi, że potrafią to coś, co nie ma dzisiaj już żadnego znaczenia, będą przypominać i będą, no będą tym żyć. Żyj, pozwól innym żyć. Będzie wtedy do tego. Ja dzisiaj bym chciał zrobić ten seans, jak tu jesteście w tyle osób i zobaczymy, jak będzie to. Ania będzie asystowała, będzie przekazywała energię jak bioterapeuta i będziemy się do tego. Przykłada rękę do głowy. Teraz co do tej psychomanipulacji, oj na ten temat bardzo dużo by można było mówić. 80% poddaje się ludzi psychomanipulacji, ale to jest tak jak w szkole. Dzieci poddają się psychomanipulacji od pierwszej klasy.
od pierwszej klasy już są sterowani. Przedszkola już sobie darujmy, no już żeby dzieci, ale na zachodzie te przedszkola są jak szkoły, tam dzieci, pranie mózgu idzie takie, że to się no, no. A teraz wprowadzają jeszcze do szkół, że nie będzie stopni ocen, nie będzie ocen opisowo. I dzieci. No nie wiem, może. Może te właśnie nawory, które będą wolniejsze, te wolne powiedzmy, to będą lepiej wchłaniały. Bardziej wchłaniały te wiedzy, które... No to zacznijmy od tego, jaka to jest wiedza, czy to jest nam tak naprawdę potrzebne, to co my mamy w tych szkołach. To jest też temat, kolejny temat rzeka, na temat jak napisano nam historię. To jest po to, żeby nie obrażać idiotów czasem, bo jak ktoś był przy mnie, to się to dobre i złe. Bo te, które będą wchłaniały wiedzy, będą chciały się uczyć, te się nauczą. A jakie dzieci chcą się uczyć? Ja tam nie wierzę, że dziecko po najmniejszej linii oporu idzie. Dziecko i ono chce się uczyć. Chodziliśmy z konieczności do szkoły, nie dlatego, że tak kochaliśmy tą naukę. Chyba, że są to jednostki, kilka procent, które lubią uczyć się, no to... To jest co później źle się... Dziecko ma mieć czas na wybawić się, biegać, doświadczyć czegoś w życiu i to jest jego doświadczenie, żeby umieć żyć z drugim człowiekiem. I poznawać sens życia. Oczywiście. Poznawać sens życia, po co tu jestem, jaki cel życia jest i się jestem do tego. Są tu? Nie. Pani pytania nie ma. To proszę Państwa, wygodna pozycja muzyki nie da się włączyć tutaj, to będziemy sobie wyobraźmy, że jesteśmy w pięknym lesie, na łonie natury. My pobieramy energię tak, w ten sposób. Nie. I przez te na dłoni, jak weźmiecie topografię dłoni czy nóg, to zobaczycie, że każdy narząd jest tutaj właśnie, a kompresura to dowodzi, że każdy narząd ma swoje odzwierciedlenie w dłoni. Kiedy trzymamy w ten sposób dłonie, to pozwalamy, że ta energia z góry, czy staniemy gdzieś tam, jesteśmy na łonie natury, trzymamy ręce i czujemy, jak ta energia przenika każdą komórkę, tkankę, jakby takie ukłucia nawet będziemy czuć. Teraz głowa do góry, patrzymy w sufit, koncentrujemy swoją uwagę może na jednym punkcie. Zobaczcie na suficie, jakiś punkcik sobie znajdziecie. Ja liczę od 1 do 10. Poczujecie Państwo w tym czasie, oczka Państwa zaczną mrugać, troszkę piec, dlatego, że pokoncentrujcie uwagę tylko na jednym punkcie. Czyli jesteście w stanie takim zawieszenia, oczka zmęczone, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, śpi. I poczuj teraz, twoje powieki sklejają się, opadają w dół, 3, 6, 9, śpisz. Powieki sklejają się, 10, 9, 8. Teraz poczujesz energię, która płynie od czubka głowy. Ania przekazuje energię teraz, energię, którą czujecie, teraz pływa od czubka głowy w dół, zapadacie w dół głębiej, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, śpi. Zapada się przyjemny stan. Czujesz, że twoje ciało rozluźnione, odprężone. Całe ciało odprężone. Czujesz odprężenie, rozluźnienie, proszę. Rozluźnienie przenika całe ciało. Zapada się przyjemny stan transu, śpi. Śpisz, opadasz głębiej, głębiej, głębiej. Pięknie. Poczuj teraz energię od czubka głowy, przenika twoje ciało. Twoje ciało zasypia twoim naturalnym rytmem. Jesteś teraz w lotnika. Jesteś teraz na pięknym lesie, na pięknej polanie. Czuj, jak słońce przenika twoje ciało. Przepełnia ci uczucie siły, dobrego samopoczucia. Teraz energia spływa od czubka głowy po całym ciele. Twoje ciało zapada się głębiej, głębiej. Wyobraź sobie teraz, kiedy Ania przykłada rękę od czubka głowy, energia z rąk Ani będzie spływała w dół terapeutki i usuwa wszystkie toksyny, detergenty, wszystkie nasywa złogi, nieczystości, usuwa wszystko, co było aplikowane w ostatnim czasie. Ania będzie podchodziła i to przykłada ręce teraz na główkę i poczujecie teraz głowy przenika
ta energia z rąk terapeutki przepełnia całe ciało. Czysty kolor fioletowy. Piękny, cudowny kolor fioletowy. Jest to kolor duchowy. Synchronizuje prawą, lewą półkulę. Czujesz ten kolor fioletowy. Przepływa od czubka głowy na kark, skarku po kręgosłupie. Tułowiu opada w dół. Piękny, fioletowy, duchowy kolor napełnia cię teraz. Ta energia, którą przekazuje Ania, spływa z wyższej jaźni, z góry, wyższego ja. Czysta, boska energia. Oddychaj tą energią i z każdym wdechem, wydechem poczujesz się teraz cudownie, wspaniale, lepiej. Oddychasz teraz. Czujesz, że teraz przenika twoje ciało. Twoje ciało przepełnia ta piękna, cudowna energia. Poczuj teraz na trzecim oku piękny kolor granatowy indygo. Ten kolor synchronizuje prawą, lewą półkulę. Napełnia cię uczuciem siły, dobrego, pięknego samopoczucia, zdrowia, siły i mocy. Napełnia cię jasnym, cudownym, wspaniałym światłem. To światło przepełnia twoje ciało. Twoje ciało zasypia. Piękny, granatowy kolor. Kolor indygo. Synchronizuje prawą, lewą półkulę. Pobudza intuicję, pamięć, koncentrację i naukę. Czujesz ta energia piękna, fioletowa, oddychasz nią. I teraz schodzimy w dół. Czujesz, że teraz schodzisz w dół. I poczuj tę energię teraz rąk terapeutki, która przenika od czubka głowy, od czakry koronnej, trzeciego oka, a teraz spływa na gardło. Oddychasz tą energią gardłem. Kolor niebieski, błękitny, kolor niebieski. Usuwa strach, lęk. Lęk przed życiem, lęk przed śmiercią, lęk przed lękiem. Czujesz, te wszystkie lęki odchodzą. Twoje ciało napełnia się pięknym niebieskim kolorem. Napełnia cię teraz. Pięknie, bardzo dobrze. Teraz pobudzam kolor zielony. Kolor zielony uzdrawia twoje ciało. Kolor zielony napełnia cię teraz siłą, mocą. Zieleń. Zieleń spływa jak piękna teraz zielona trawa. Łąka zielona napełnia. Czujesz, oddychasz teraz zielonym kolorem na czakrze serca. Zielony, piękny, wspaniały kolor. Zielony kolor. Zielony. Oddychasz kolor zielony, jest kolorem serca, płuc, grasicy, układu odpornościowego, wzmacnia twoją odporność. Jak pięknie zielona trawa, drzewa zielone, oddychaj tym zielonym kolorem. Zielony kolor napełnia cię uczuciem siły, mocy. Poczuj ten piękny, fioletowy kolor spływa od czubka głowy. Trzecie oko, niebieskie indygo. Czakra gardła, niebieski, błękitny. Teraz czakra serca, zielony. Poczuj, aż spływa w dół na splot słoneczny. Możesz poczuć teraz na splocie słonecznym kolor żółty. Żółty kolor z kolorem nadziei, radości, słońca. Jak piękny słonecznik w słońcu, żółtym kolorem kwitnie. Napełnia cię teraz cudownym kolorem światła. Napełnia cię teraz pięknym, żółtym kolorem, który uzdrawia cię, leczy, daje ci siłę i moc. Piękne, żółte mleczą maju kwitną. A teraz możesz widzieć kolor piękny, cudowny, pomarańczowy. Pomarańczowy kolor daje ci poczucie siły, mocy, pewności siebie, zadowolenia, optymizmu i dobrego samopoczucia. Pomarańczowy kolor uzdrawia, leczy, napełnia cię siłą. A teraz poczuj kolor u podstawy czerwony, jak czerwone maki. Kwitną czerwone maki na polach. Piękny czerwony kolor daje ci siłę, moc, energię, światłość. Dobre, piękne samopoczucie, siły i mocy. Teraz Ania na odległość przekazuje energię na każdą czakrę. Przepełnia cię teraz siłą. Napełnia cię teraz, oddychasz tymi kolorami tęczy, napełniona energią światła. Uzdrowiony. Jesteś uzdrowiony siłą swojego umysłu. Jesteś uzdrowiony. Jesteś zdrowy, silny. Jesteś zadowolony, szczęśliwy i pewny siebie. To wszystko, poczucie twojej wartości, pewności siebie napełnia cię teraz całkowicie, kompletnie. Możesz poczuć, odpoczywać, śnić.
dobry, piękny. Sen śpi, śpi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Zostajesz w przyjemnym stanie transu, śnisz. Jesteś spokojny, śnisz. Dobry, piękny, ciepłym, spokojnym snem. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jesteś uzdrowiony siłą swojego umysłu. Poczuj te wszystkie szczepawki, te wszystkie lekarstwa, leki, toksyny już odeszły do wody. Woda je zabiera, topi morze, ocean. Poczuj się teraz cudownie, spokojnie, śnisz. Śpi, śnisz.